Twoja historia także nie należy do łatwych, ale poradziłaś sobie ze wszystkim. Jesteś teraz szczęśliwą mamą córeczki. Właśnie, czy jakbyś miała tak sobie przypomnieć te początki, kiedy zostałaś, no bądź co bądź, samotną mamą, to było to ciężkie? Czy byłaś gotowa na trudy dnia codziennego? Może zacznę tak od tyłu. Ja sobie nigdy nie wyobrażałam, żeby nie wychowywać swojego dziecka z jego ojcem, tak? Więc dla mnie jakby sam początek tego, że musiałam rozstać się ze swoim partnerem, kiedy dziecko było małe, były naprawdę bardzo trudne. Ja nie jestem samotną matką w takim rozumieniu, że partner, mój były partner nie uczestniczy w wychowaniu, bo uczestniczy i doskonale się wywiązuje z roli ojca, ale no jednak jakby nietworzenie takiej normalnej rodziny było dla mnie ogromną porażką. Ja musiałam naprawdę bardzo dużo czasu przepracować, włożyć w przepracowanie tego. I tutaj myślę, że dla wszystkich dziewczyn, które są w takiej sytuacji, bardzo pomocne jest po prostu wybranie się na terapię. I naprawdę psychoterapia pomogła mi zrozumieć, że to nie jest moja wina, że tak się stało, tak? Że nie miałam poczucia winy, że tak akurat moja sytuacja się potoczyła. Przyzwyczaiłam się do tego, nie ukrywam, że znalazłam bardzo dużo energii i bardzo dużo motywacji do tego, żeby się realizować. Otworzyłam kolejną markę, tak naprawdę realizuję się, mam 3 firmy, mam dziecko, więc tak naprawdę już jestem w takim momencie życia, że wszystko mam ułożone. Może kiedyś przyjdzie czas na to, żeby założyć rodzinę, troszkę w innym wydaniu, ale jednak.